Witajcie na Modestem Mati, witam w kolejnym odcinku nostalgicznego grania. Oczywiście to, co widzicie przed oczyma, to ja, Przystojniak oraz Medal of Honor Aliet Assad. Przed nami D-Day, plaża Omaha i trzeci medal do zdobycia. Ogarnęliśmy tutaj, uratowaliśmy chłopa, tutaj zabraliśmy dokumenty z UBOT. Natomiast teraz, z tego co wyczytałem, trzeba oczyścić chyba drugi bunkier. Wchodzimy do pierwszego i oczyszczamy drugi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, czy nam się uda. Także, kochani, jak powiedział, tak zrobił Omaha Beach. Zaczynamy. Poziom trudności średni. Nie, no po prostu wczytam sobie, co? Wczytaj. Tak jest. Załadowanie. Kwatera główna armii aliantów. Żołnierze, marynarze i lotnicy alianckich sił zjednoczonych. Niedługo wyruszycie na wyprawę krzyżową, do której tak dążyliśmy w ciągu wielu miesięcy. Jesteście nadzieją całego świata. Ale zadanie to nie będzie łatwym. Wróg jest dobrze przygotowany, dobrze wyposażony i będzie stawiał wściekły opór. Powodzenia i niech Bóg Wszechmocny błogosławi wasze szlachetne poczynania. Stanley Hargrow, pułkownik armii USA, dowódca. Pięknie wygląda. Ale klatkuje strasznie. Nie wiem czemu. Ale czemu? Ej. Czemu tak klatkuje? Wam też? Ej, wam też klatkujesz? Tylko mi. Proszę. Proszę, nie mówcie, proszę, nie. Ulubiona misja? No, jedna z moich ulubionych również ci powiem. Klatkuję wam? U mnie nie. Proszę. Kurwa, czyli coś u mnie, może jakieś odświeżanie monitora jest dziwne. Ale czemu? Nie. U nas tam tutaj nie. Słaby komp? Czekajcie, może zaraz coś się... Ej, ale wcześniejsze misje tak nie miały. Ej, no ale u mnie to jest po prostu... Ruszam myszką, no to wy tego nie widzicie. Ale ja ruszam myszką, jest do dupy, jest jakaś tragedia. Tylko nie wiem, czy zmienić odświeżanie ekranu? Nie wiem, kurwa. Zaraz wyjdziemy i zobaczymy, ale nie wiem czemu w ogóle. Kurwa mać. Mazer nawet rzucił miniaturę, już na miniaturę i do tytułu. Tak jest. Niestety. I komp nie wyrabia? Nie ma szans. Ej, chyba jest... Dobra, jest ok. Oj. Dobra. Chyba jest gitara. Wydostanie się przyklę... Tak jest. A jak ją kłócnę, przepraszam bardzo. Szybko. Raz. Kurwa. Jak kłócnę, to się utopisz, tak jest. Za głośno jest, prawda? Prawda, że za głośno? W wodzie nie kutasz. Daj mi apteczkę, chłopie. To nie jest apteczka, prawda? Szybko, kurwa. Mać. Trzymaj się blisko medyka, bo nie zginiesz szybciej. Misja pójdzie, z tego co pamiętam. Fajnie, baby. Kurwa, jak mnie blokują cwele. To znaczy, koledzy moi kochani. Głośność spoko? Mi się wydaje, że za głośno jest. Puść mnie, no szkur. Dzięki. F5. Jest okej?
Nie, no weźmy troszeczkę. Widzę, że jest... Przynajmniej w tej misji. O, teraz będzie okej chyba. To był ten gość obok siebie. Pyk. Oni zaczynają strzelać oczywiście jak ja wychodzę, nie? Za cicho? Nie, no chyba teraz git jest. Uciekamy, 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 uciekamy. Gitarra. Siemanarra. Dobra, teraz musimy lecieć do tam. Może tam, co? Nie zdajmy go, ni cholery. Jesteś tym lepszy niż ja. X lat temu, jednak. Dobra. Raz, dwa. Lepiej zgrania z tego niż... Pyk! Dawaj, 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 dawaj. Cyk! F5. I teraz będę musiał po coś iść, prawda? Dobra, muszę iść do niego. Dobra, idę, idę. Ktoś mi coś da? I co teraz? Spotykaj się z kapitanem. Jestem, cześć. Za cicho trochę, poważnie? Dwa. Mać! Cyk, 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 pyk, 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 pyk. Kurwa, 7% życia. Zajebiście. Powiem wam, że jestem w dupie trochę, ale damy radę. To nie są Arktisy? Nie, nie, wiesz co, ten. To nie te. To nie to te. Clear the shingle. Find the hole. No. Go, 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 go. Kurwa, 7% życia, 7% życia, 7% życia. Kurwa mać. Dupa psa. Z tymi snajperami wyskakującymi. Nie wiem, czy oglądaliście Szeregowca Ryana, ale to jest scena wyjęta z Szeregowca Ryana żywcem. Z tego co pamiętam, to kampania amerykańska to jest Szeregowy Ryan i kompania braci. Natomiast kampania rosyjska. Kampania rosyjska to jest. Kurwa. Kurwa mać. To jest. Wróg u bram. Potem jest Stalingrad. Wojny snajperskie. Obydwa filmy szczerze polecam. Fondek dla dzieciństwa. No to prawda. Poszukaj medyka. Co słuchawki w takim razie? To są ExtraFi słuchawki. Nie pamiętam modelu, ale tam mają chyba ze 2 albo 3. Takie duże. Nie no kurwa, przecież nie mam życia. Daj mi życie. Dzień dobry. O! Kurwa, kochany mój. Proszę, 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 kurwa. Stanę z wami, że jestem wyjęta. I tutaj, tutaj stawanie przy budynku i wyglądanie z lusterka. Jakbym miał snajperkę. Mar wyciszył, a sam przeklina? Przepraszam. H2, monety wyglądają. Bardzo możliwe. Polecam, świetne są. Szczerze. Dobra, F5. No to dawaj, szybko. No, go, 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 go. Go. Go, go, go. Oczywiście już nie żyją, prawda?
Kurwa, mać. Mać, mać, mać. Very much. Kurwa, miny jebane. Nie mogę patrzeć, jak umierasz, idę spać. No dobra, no. Naoczniki materiałowe czy skórzane? Bo to mi powie model. Skórzane. Tak, tak, tak. Ale szef ze mnie. Totalny. O kurwa. Miny jebane. F5. Gdzie są miny, gdzie ich nie ma? Gdzie są miny, gdzie ich nie ma? Nie wiem. Zapierdalamy. Kurwa. No już. Dam radę. Nie ma niczego tutaj? Dobra, MG42. Abym chciał jakoś na przykład łysy. Napierdala ich normalnie. Napierdala jest gość tak. Gość tak. Dobra. Za 700. I gorsze przetworniki. Tak, tak, to są te materiałówki. Śmieciu. Och, och, och. Życie. F5. Nie żyjesz. Śmieciu. Nie żyjesz. Pałobita. 97 zdrówka. Nie masz szans. Śmietniku. O kurwa, machać! U grubego jest to. Przy ulicy gminy zebrał się ferajny kwiat. Wiatr latarnie ciemno świcą. Akad Maciejewski tam pod szubienicą. Na Antośka czeka już harmonia. Na 3/4 z cichy harżnie. Ferajna tańczy, ja nie tańczę. Jakie? Zniszcz pistolety maszynowe MG42. Śmieciu. No żartujesz sobie chyba. Kurr. Ale się wjebałem, nie? F9. Gdy nie jednej pary dziś brak. Pam pam. Kto zna Janka, czuje Moirę. Ale jeden nie znał jej. Hops. Okej. Okej, 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 okej. No i chyba już. Będę miał chyba ten medal ogarnięty już. Tak mi się przynajmniej wydaje. Żyćko. Superancko. Popatrz sobie na tablicę wybierania menu i tam jest mały smaczek, a raczej błąd. Popatrz sobie na tablicę wybierania menu. Gdzie? Siema Osiński, siema. Jaki smaczek? Kolejnego trolla na czacie. Budynek za 5000? Nie, nie było, nie było. A co tam? Czekaj, no przecież to ten Jesus Rainbow. No to usuwaj od razu, banuj. O co chodzi z tym? Jaki ten, jaki błąd albo smaczek? Menu wybierania, napisz. Jestem. Się przestraszyłem. Pyk. Misja za... Zdobyte medale.
Zajebiście. Bitwa o przy Bokejdzie, Normandia, Francji, 7 czerwca 1944. Dobrze wykonać zadanie na odcinku Omaha. Będziesz uczestniczył w specjalnej misji razem z kapitanem Ramsey z kampanii. Sytuacja tam wygląda okropnie. Musicie przedostać się przez frontowe stanowiska wroga, zniszczyć obronę przeciwnika i dołączyć się do spadochroniarzy ze 101 Dywizji. Możecie jechać na jeepie, ale potem będziecie zmuszeni zostawić samochód, ponieważ drogi bliżej do waszego celu są bronione przez niemieckie działo 88 mm. Kiedy będziecie na miejscu, otrzymacie dodatkowe instrukcje. Elegancko. Pierwszego Far Cry'a. Zobaczymy. Nie mówię nie, to jest też również gra mojego dzieciństwa. Poczekajcie. Medal of Honor. Medals. Zobaczymy czwarty medal. To będzie pierwszy raz, jak ogarnę wszystkie medale, nie? Marzenie z dzieciństwa zostanie wykonane. Medals. Teraz czwarty będzie. Teraz czwarty. Czwarty medal. Okej, jak jesteśmy tutaj, co musimy zrobić? Jak tu będą te pokoje? Chyba nie możemy wynieść... Nie, musimy zniszczyć czołgi, z tego co pamiętam. Tak. Chyba tygrysy musimy rozwalić, ale to kolejna misja, która będzie przychodzić na kolejnym live'iku. Jak tam ci idzie MCU? Na czym jesteś? Teraz jestem na Ant-Manie. Bardzo fajny Ant-Man jest. Nie spodziewałem się. Trochę kiepsko nastawiony? Tak myślałem, kurde, jakoś tak mnie kompletnie nie interesuje. Natomiast powiem ci, że Ant-Man fajna sprawa. Przeszukaj dom. Dobra. O kurde, ten wolny bar, z tego co widzę, karabin. Hedzik. Rzuć granat. Gdzie? Chłopaku. No jak on mnie zabił, jak on nawet nie celował. Chłopaku. Chłopca wcelowany. Multikonto się do tego... Czy ty zrobiłeś multikonto i się do tego przyznałeś? A, w sensie nie. Genialny pod względem humoru i peruku jest kumpel Scotta. Wiesz co? Ja ci powiem, że mi się bardzo... Śmieciu! Ja w ogóle jestem, może nie, że fanem, ale bardzo lubię Michaela Douglasa. Według mnie świetny aktor, nie? Michael Douglas jest jeden z lepszych. Także fajnie, że tam jest. World at War, w sensie kampania, atak na Omaha, to najlepszy. Przedstawiony. Ja wiesz co? Ja bardzo lubię również Call of Duty 2. Tam też jest Omaha Beach. Oj. Osłoń tyłu domu. Dobrze. Tam strzała. O kurwa, sorry. Uwielbiam Tora? Ja też. Bardzo lubię Tora. I z tego co słyszałem, Ragnarok jest zajebisty Tor. I mam spore oczekiwania względem tego filmu. Natomiast u mnie topka, jeśli chodzi o MCU, mimo że wszystkich nie widziałem, to wiem, że... Kurwo. Mimo że wszystkich nie obejrzałem, no to Strażnicy Galaktyki. To będzie u mnie top 3 na pewno. Strażnicy Galaktyki 2 również top 3. No i Endgame top 3.
Myślę, że Endgame miejsce pierwsze, ponieważ są tam wszyscy. Zajebisty jest. Oglądałem. No petarda film, petarda filmos. No. A jeśli ktoś oglądał MCU, to jakie wam najbardziej siadły? I tak zapytam takie jeszcze pytania, bo również oglądam, nadrabiam filmy Bond, z Bondami, z Jamesem Bondem, więc może mam tu jakiegoś fana filmów z Bondem, czy nie mam tu takowych? Kapitan Ameryka Winter... Tak, weźmy to, że oglądałem. O wiele lepszy... Jedynka jest chujowa. Jeśli chodzi o Kapitan Ameryka, jedynka to jest u mnie na ostatnim miejscu w rankingu. Bo od razu jak oglądam, to robię sobie ranking, który mi się najbardziej podobał i tak dalej. Także jak na razie ostatnie miejsce to jest Kapitan Ameryka. Pierwsze miejsce Strażnicy Galaktyki. Nie powinien się zawieść. Ale czy... A, Ragnarok. No... Słyszałem, że jeden z lepszych filmów w ogóle MCU. Czekam, jest zajebisty w tego typu grach? Tak. MCU czekam, jak wypali Eternals. Mnie jakoś nie porwał sam nawet pomysł, wiesz? Ja obecnie czekam na... Strażników Galaktyki 3, na Thor, War and Thunder i czekam na najnowszego Spidermana, ponieważ mam nadzieję, że będzie tam Tobey Maguire. A ja nie mam oczywiście apteczki. Trochę do cipy sytuacja, no ale... Ale cóż... W opisie jest błąd z klawiaturą. Wiem. Ciągle zapomnę to naprawić w tą stronę. Chyba nie. Czyli chyba nie mam żadnego tutaj fana Bondów z tego co widzę. Love and Thunder, no. Jaki gatunek filmowy preferuję najbardziej? Wiesz co, kocham filmy, więc ciężko było mi się określić. Lubię komedie, lubię dramaty. Lubię wojenne, lubię sensacyjne. Ciężko. Wyróżnić jeden. Ulubiony aktor. Może. Chociaż ulubiony aktor też... Nie no, Steve McQueen to jest aktor, którego oglądam na każde urodziny. Oglądam jeden film ze Steve McQueenem, wiesz? Także to jest taki... Coś takiego. Bardzo lubię na przykład filmy z Sandlerem. Także rozstrzał jest ogromny. Al Pacino, Robert De Niro. Joe Pesci, filmy Martina Scorsese. Filmy Tarantino. Czepieczone, no. Byliśmy żołnierzami, oczywiście. Mel Gibson, świetny film. Skyfall, You Only Live Twice. Skyfall jest chyba najpiękniejszym Bondem. You Only Live Twice. Żeś tylko dwa razy też bardzo mi się podoba, no. Never say never again. Nigdy nie mów nigdy. To nie oglądałem tego, to jest ten nieoficjalny Bond. Ale dziękuję za odpowiedź. Nie spodziewałem się odpowiedzi a propos. Co do Bondów, nie spodziewałem się odpowiedzi. Fajnie. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się jakoś przekonać do nich. Nie oglądałem Straszników? O kurde, to ci powiem, że dla mnie petarda. To jest moja topka. Mój humor. Wszystko mi tam gra. Gra i bucz. Korki buczek. Czy ja tutaj kogoś znajdę? Nigdy znowu nie mów nigdy. Konrad nie żyje? No, niestety. Mam słuchać aktora. No ja ci powiem, że Connery i Craig to moi... Kurwa, się przestraszyłem, nie? Moje ulubione bondy. Nie no, bez przesady, ty chłopaku. Czy mi się coś pomyliło? Nie żyje, niestety.
z Ryanem Reynoldsem, co tam idzie do Police Mega? Też lubię bardzo, no. No. Mam nadzieję, że na No Time tutaj się nie zawiodę. Ja również. Co się stało? Aha, okej. Okay. Wszyscy mówią, że jest mega, ale nie wiem, może być, może jak... Zobaczcie czasami. No, oglądasz jakieś seriale kreskówek na Netflix? Na Netflix zawsze polecam to samo, Punisher. No, dla mnie to jest taka petarda, że oglądałem ten serial już z 3 albo 4 razy. Jak nie lepiej. No. Toma Hanksa? No oczywiście, że tak. Film duży. Polecam wszystkim. Film z mojego dzieciństwa. Bardzo lubię film duży. Castaway, Terminal. Ja w ogóle uwielbiam gadać o filmach. I myślę, że jak ktoś lubi filmy, to również doceni to, że zadaje mi pytanie, a ja nie mówię tylko, no lubię i nie znam aktorów. Więc myślę, że... Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje, bo na przykład gdy jakbym gadał z kimś o filmach i pytał o aktora, a ktoś by wiedział, o kim mówię, znałby filmy takie jakieś tam różne, Forrest Gump, no... O rzeczach oczywistych nie powinniśmy mówić, Forrest Gump należy do nich, nie? Kurwo. Patrz, zapisałem zamiast wczytać, nie? Ale jestem głupi. Oczywiście wszystko na moich barkach. Mów mi Atlas, nie? Kurwo. A ja teraz dwa razy dostałem? Serio? To gdzie on jest? Idź, przejdź, człowieku. Pomysł na Discorda o filmach. Wiesz co? Ogólnie oglądanie filmów byłoby spoko, nie? Castaway był mega, no. Jest, kurczę. Byłem na Salim. Sali też bardzo fajny film. Gdzie Tom Hanks się wciela w rolę pilota. Jako pierwszy serial na Netflixie przez przypadek? To nie, to tak. Dobra, zobaczmy, gdzie on jest. A, on jest w tej wieży. On jest w tej wieży przecież. Kurwo. Gdzie? Gdzie? Nie widzę. Nie wiem, gdzie on jest. Kurcze pieczone. Horror oglądasz? Czy lubię? Lubię. Obecność to jest mój ulubiony horror chyba. Kurczę, już myślałem, że nikt nie żyje. Ajajajajaj. Pokora. F5. Kiedy gadzą światło, oglądałem. F5. Jeszcze ktoś? Czy nie? A czy chcę oglądać horrory? No zobaczymy. Co myślisz o zwiastunie filmu Mortal Kombat? I dla mnie strasznie krzywa. Wiesz co, jakoś Mortal Kombat się chyba nigdy nie jarałem. Poza grami. W grę lubiłem grać. Ale żeby oglądać, nie. W temacie Punisher, jak ci się widział Netflixowy Daredevil? Petarda. Dla mnie mega. A to, o przecież to jest Niemiec. Ty. Śmieciu. Uciekam z twarzy, dobranoc. Cześć. Daredevil, no świetny. Teraz z tego, co ludzie piszą, to jedyny słuszny, nie? A, tu jest to radio, okej. Okay. I teraz cofamy się, tak? Tak, cofamy się teraz. Wołaj na lotniczy. Dobrze. A nie, jednak nie. Siema. Mati, robimy dwie rzeczy na raz. A robię dwie rzeczy na raz. Gadam i gram, czy co? Polecam również Ghostlands Horror.
To co mam zrobić? Aha, śmiecie. Ale to co mam zrobić teraz, przepraszam bardzo. No to muszę stąd wyjść, musimy wrócić przecież. Chłopaki. Chociaż trochę tych granatów wrzucę w tej grze, co? Dobra, chodźcie. Chłopaki. Idziecie? Naznaczony? Świetny, też oglądałem, no. Iron Fist, jeśli chodzi o... Iron Fist jakoś mnie nie interesował, wiesz, nie oglądałem. Tak z Jasiem Kapelą. Jak mnie coś nie jara, to nie oglądam. Pomysł mi się nie wydał ciekawy. Nie znasz, nie oceniaj. No, widzicie. Spysiński oczywiście bez oceniania już ocenia. Znaczy bez oglądania. Patrz, no, ale to było z zaskoczenia bardzo nieładne. Śmieciu. Okej, ten mogliśmy iść, nieważne. Jessica Jones? Nie. Do psychozy lubisz wracać. Ja ostatnio oglądałem świetny film na podstawie powieści Stephena Kinga. Ej, nie przypomnę sobie tytułu. O tej kobiecie, co jest autor. Przyjdziecie? Aha, kulejecie. Jest autor, który miał wypadek. I później okazuje się, że wcale to nie był wypadek. Świetna rola. Jeśli ktoś nie oglądał... Będzie coś z wizami? Nie sądzę. Liśnie, nie. Jest autor powieści, który ma wypadek gdzieś tam w górach. I zaczyna się nim opiekować pewna fanka. Ktoś na bank zna. Midsommar? Nie wiem, co to jest za... Nie wiem, co to jest, więc ciężko nie powiedzieć, wiesz? Liśnienie też jest świetne, a propos liśnienia, jak już poruszamy temat liśnienia szmato. Nie znacie tego filmu? Kurde, no. To był film z... to jest ten, co grał... Ten, co grał w... W Ojcu Chrzestnym Sonniego. Jak się nazywa ten aktor? Kto grał Sonniego? Please tell me. W Wojsku Chrzestnym. To zaraz również dojdziemy do tytułu filmu. Gość w górach opiekuje się nimfanka, tak jest. Na podstawie powieści Stephena Kinga. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Misery, tak! Polecam wszystkim Misery, naprawdę. Klimat, napięcie. Petarda jest. Autentycznie jest petarda. Polecam wszystkim. Z 90, tak jest. Nikogo nie ma? Nikt nie przeżył. Mizeria, dokładnie. Chodzi o mizerię. To jest film o robieniu z tej.
Sałatki z pomidora i śmietany. Zdenek smetana. O kurwa, umarł. Killed in action. No niestety, byko. Patrz, nie wiedziałem, że będą. A jednak przeczucie. Że niemiaszki przyjdą. Z ogórka, ogórka. Powiedziałem pomidora. Zmęczony trochę jestem, sorry. Mówię cały dzień, nie wiem, czy jakiś dzień dzisiaj dziwny, czy coś, ale cały dzień dzisiaj przysypiałem, nie? Autentycznie cały dzień. A mi się to nie zdarza, nie jestem taką osobą, która nie jest senna czy coś. That's not me. Już? Tak, od dzisiaj mizeria z pomidorem i śmietany, ale jedna z moich ulubionych sałatek to śmietana, pomidory i cebula. I oczywiście, co jest najlepsze? Jak masz śmietanę z pomidorem i cebulą i weźmiesz chlebek i ten chlebek zamoczysz, kurwa, no akurat we mnie, nie? 5 osób, a chłop we mnie będzie strzelał. Jak ten chlebek zamoczysz w śmietanie, która zmieszała się z pomidorem i cebulą. No przecież to jest petarda. Dogadamy się co do sałatek? No i elegancko. Szanuję. Z Pysińskiego chcieliście? Chlebek zamoczysz we mnie? Ty. Skurczybyku. Niegrzeczny. Adam Cegiełka. Urocze nazwisko. Siema, ja widz. Tata u mnie to robi, a ja dawno nie jadę, wiesz? Aż sobie chyba jutro ogarnę. Może nie jutro, ale pojutrze może. Może pojutrze, jakby się ty. Petarda. Omiń blokadę. No to idziemy, kochani, ominąć blokadę. Jajo, chlebek czy tosty francuskie? Tosty francuskie. Nigdy nie mówiłem jajo, chlebek. Aczkolwiek miałem znajomych, którzy mówią jajo, chlebek. Znajomego jednego chyba. Albo nikogo. Kiedyś to może to przeczytałem po prostu. A dzienna wielka? A, proszę bardzo, Adaś. Siema, ja fan. Siema, ja widz. Szef? Totalny. Polowanie na Nebelwerfery, Normandia, Francja. Na tym zdjęciu jest pokazany sześciolufowy moździerz Nebel. Należy jego zniszczyć. Ja jestem tym znajomym? Jaja, chlebki? Co ty pierdolisz? Jedyna droga, która prowadzi do baterii Nebla, prowadzi przez małe miasteczko. Kiedy zobaczycie duży kościół, to oznacza, że jesteście blisko od celu. Należy z odległości zlikwidować żołnierzy niemieckich, korzystając z karabinu snajperskiego. Po opanowaniu tej pozycji trzeba założyć ładunki na Neffensnerafnera i wycofać się stamtąd. Natomiast, kochani, to już nie dzisiaj. Bo jak wspomniałem, cały dzień chcemy się spać. I do tego boli mi jeszcze brzuch. Także mam nadzieję, że się trochę odkupiłem ze wczorajszego live'a. Wczorajszy live trwał 3 godziny, dzisiaj 4 godziny, więc powiedzmy, że jeden live 4 godzinki. Boże, 7 godzin. Zjem sobie coś i idę spać.